No to moi drodzy, przed nami obrona Soraki. Pozostało 8 osób. Podzielą się dzisiaj na dwie drużyny 4 na 4. A co sądzą o Sorace i czy są gotowi, to niech nam powie może Stazja. Co sądzimy o Sorace? Nie wiem w sumie. Zobaczymy, trzeba jakąś taktykę dobrą obrać, czy tu to ochronić. No i zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że wygram. Moja. Jeszcze nawet nie wiem, gdzie jestem, ale że wygramy jako drużyna. No właśnie. Arkwell, słuchaj, a co ty sobie myślisz? Co ja sobie myślę na temat Soraki? No. Na temat Soraki bota podstawowego nawet. Soraka bot. Nie wiem, kurczę, no jak będzie współpracować z drużyną, a nie będzie wybiegać do przodu, to myślę, że spoko. Więc jakby nie jestem w stanie przewidzieć zachowań tej Soraki, jako też no, nigdy z nią nie grałem. Więc może moi teammate mają jakieś doświadczenie, to coś podpowiedzą. No dobra. A jeszcze nie wiem, jakie drużyny gramy, kurczę. No właśnie, dobra, słuchajcie, mówi się, że lider dla drużyny jest bardzo ważny. Liderami zostaną dwie osoby, które wykręciły najlepszy czas w poprzednim odcinku. Czyli jest to Miwak z czasem minuta 50 oraz Arkwell z czasem minuta 59. Wy zostajecie kapitanami i będziecie mieli zaszczyt dobrać sobie wspaniałych teammateów, którzy pomogą wam w wygranej. Ja wybieram Wandera. Dobra, to... A z Damianem mi się dobrze grało, biorę Damiana. To ja wybieram Stazję. Z Kubą tak to już wisi, trzecią turę, no to wezmę, chodź Kubuś. To ja wybiorę... A, Spartiatika. Jest Spartiatika. Jezus! Przepraszam. Że lecisz... Nie ostatni. Że lecisz do drużyny Arkwella i oto mamy składy. Drużyna numer 1, Arkwell, Nervarian, Kubon, Infomode. Drużyna numer 2, Stazja, Miwak, Wander, Spartiatix. Myśleliście już nad jakimiś czempionami? Tak. Jestem Blitzcrank. Ja mam taki plan, żeby wziąć... O, dobry Blitzcrank. Alistar Blitzcrank to jest na nami. Jak myślę. Czemu nami? Bo... Nami ogólnie i ma bańkę, i ma heala. I ten heal jakby jest. Się ciągle odnawia, więc możemy healować poza walką siebie. No i Alistar Blitzcrank CC, to jest ma większy DPS chyba. Tak, żeby rusztować. Aha, okej. Okay. Ale no nie wiem, czy tak nam jest potrzebna. Ja myślałam bardziej na przykład może Gwen, bo ona ma to W, co blokuje, nie? Nie wiem, co to robi. Co to jest za postać? Ja dobra, nieważne. A, ona ma na W ma taką tarczę jak na przykład Samira. No chyba, że właśnie weźmiemy jakąś Morganę też, żeby tą Sorakę chronić. Myślałam też na przykład Mad Poppy, bo ona ma też te doskoki niby, nie? Tylko nie wiadomo, co wezmą. Morgana wydaje mi się, że jest potrzebna i Blitzcrank też jest potrzebny. Ty, a tam Kenjaki, żeby chronić. W sumie. No to też mogłoby działać. Ale jako... jak nas zabiją... Jak ona wybiegnie po prostu. Albo jak nas po prostu wezmą jakieś takie czempiony, wiecie. No mi się wydaje, że Morgana Blitzcrank jest na pewno bardzo dobrze, bo masz i shielda i masz no, dobry follow-up, to Morganą i WP możesz. No ale kto kim idzie? Czekaj, w sumie spoko. Tylko no zależy jaki... Teraz musimy postacie rozdzielić, tak? Mi obojętne, tylko nie wiem co mam na tym koncie. No ale możemy Tristanu. Można Tristana. Tristana się łatwiej się też gra. Wydaje mi się, że Tristana może jest lepsza. No. Ty, ale Kalistą i Sorakę no, i ją wciągać. No tak, właśnie, tak. No, o kurde, dobra. Tylko nie wiem, czy my do 6 dotrwamy, tak szczerze. Ale trzy razy trzeba zabić. No to zanim ona się zrespi i przyjdzie. A nie, masz rację. Ja wszyscy mogę strzelać czempiony i kupić Kalistę. O, no to... Nie, spokojnie. To śmiało. Ty wiesz, co jest na botach? Na botach jest tak, że one atakują chyba graczy, co mają low HP. Może dać się warto pobić i ona będzie biegła cię uderzać, tak przynajmniej mi się wydaje. I wtedy łatwy kill, Ez. No właśnie, bo my mamy teraz taktykę pod chronienie jej tylko, nie? Chociaż mamy tego Blitza. To czym chcę zagrać? Czemu każdą postacią zagrać? Ja Kalistą mogę. Dobra, to tego ja mogę Blitzcrankiem już ostatecznie, ale duża presja. No bo Blitzcrank to w sumie ma złapać, jak bez niego to będzie po grze. To ja Morganą mogę, okej. Okay. No dobra, to chyba, ten chyba, że ty chcesz Spartatnik. Nie, to ja już wolę Blitzcranka, bo Morganą to ze dwa razy grałem. A Blitzcrank... No chyba, żebyś zagrali Stara i dobrze zagramy na dwóch ADC-ery. W sumie. No ale co, byś wziął tą Tristanę? No na przykład. Ale poczekaj, wiesz co? Coś, żeby moby zabijało i odsłaniało pod Blitzcranka. Może weź Malzahara.
Z minutkę jeszcze macie, żeby się naradzić. Aha. Wyjdźcie z lobby, jeżeli w jakimś jeszcze jesteście. Okay. I Marceli zaraz założy gierkę i będzie was zapraszał. Dobra, i tak w ciągu minuty, dwóch będziemy zaczynać. Więc ja bym wziął chyba i Tristana, i Kalistę, bo takie dwie najśmielsze. Tak, Tristana będzie dobra, będzie dobrze puszować, odsłania i se zabijamy, no bo inaczej to się nie da. A Soraka jest głupia, ona będzie stała w miejscu, nie będzie unikać. No nie będzie. Powinieneś trafić, tak. Fesza nie predyktuj tam. Oj, nie wiem, czy trafię. Zobaczymy. No nie wiem, zobaczymy, no. Co? Ty jakie runy grać na Blitzcranku? Niebieskie? Tak, szok, czy... Jezu, nie wiem. Guardian może? To jest taki najlepszy summoner, żeby się bić w early. Jezu, co robi ta runa? Nerkową srakę ciągle. Ale wiesz, skaluje. Ty gra po 2 do 6. Nie wiem, jakie runy. Ja nie mam pojęcia, lecę na pałę jakieś. A Eri czy kometa? O kurde, nie damy rady. Mają, że... Dobra, lecimy od razu na nich. Musimy oni będą tak szybko puszować, że ta Soraka... Albo chodźmy. O Jezu. Na coś czuję, dobra, łączę Sorakę chyba, co? Nie, no nie, nie, moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, ale gra jak chcesz. Dobra, co ja mam lecieć na pierwszy? Co mam lecieć na pierwszy? Ej, chodźcie, chodźcie, gdzie ona, idziemy, idziemy za nią. Kurde, co na pierwszy? Dobra. Kuka. Ale nie, item myślałem. Ej! Ja tak na szybko. Ludzik ja mnie! A, bo ty mnie zjadłeś! Ja wiem, że wy już zaczynacie, ja tak na szybko. Co wy sobie myślicie o składzie drużyny przeciwnej? No, jest taki... Nie wiem. Wygraliśmy! Pieprzeńcy już mają po grze! Proste, w dupa. Dziękuję, do powodzenia, uciekam na spekta. Sorry, ona sorry, tutaj ruchy robi, ta Soraka. Bo ona idzie tam... Ona coś buguje, patrz. Nie, ona idzie tam, gdzie nas nie ma. Ona pójdzie dopiero na koniec. Jak pójdzie, to już się będzie cofała. Ale to lepiej ją trzymać, bo oni by ją po tu... Poczekajcie. Patrz, widzisz, ona, jak wyjdzie na topa, to ona idzie na topa. Ale ona pójdzie, jak moby pójdą, to ona już pójdzie. Ona sama chce iść. No to ja już bez bazy nie wyszła. No. Dobra, ale głupota. Nie, ja pytanie teraz, czy my musimy zabić Sorakę, czy wystarczy, że ona zginie, jak ich przeciw napadnie od Towera. Ale ona nie pójdzie po tureta i... Patrzcie, bo ten... Ona pójdzie na bota. Poczekajcie, dajcie jej pójść, Bo ona nigdy... Nie, nie. Trzymam ją w bazie. Nie, oni nie będą wiedzieć, co się dzieje. Nie dobra, będą wiedzieć, ona poszła na topa. Dobra, ona dżunglę idzie robić. Nie, ona na topa. Cofa, dobrze, mądra. Ale przecież oni będą farmić, ale nic nie robimy. Ale my nie mamy expa, my nie mamy expa. Ja idę na topa już, ja idę na... Trzymaj. Kurde! Ja stoję. Nie wszyscy robią farm. Nie, dajcie jej pójść. Oni też biegają z Soraką, spokojnie. Farm. Ktoś tam ida musi iść. Kalista. Ja farmię. My musimy farmić, adekery. Tak, wy dwójkę biegajcie z nią. Kurde, ale ona idzie na linię teraz. No dobra, ja puszuję to pana Maxa już. Dobra. Ja stepuję do was tam wyżej. No idzie już chyba. Ona idzie, ona poszła, a my co? Ona już wie. Ty, a Xoraka, nie ma Xoraki nigdzie. Nie ma. Trzymaj ją jeszcze. Dobra, jest na bocie. O Jezu, psycha mi siada. Ej, pomóżcie tej Sorace. Ty, bo ona idzie! Oni ją zabiją, ty! Pokój! Ej, Kalista, pomagamy im jakoś. Kogo mam hukować? Oni ją leją! Zabiją ją! Nie, spokojnie. Szukam Zixa. O ja pierdzielę, ona ma pół HP! Ja biję Zixa. Ma, dawaj! Zix bez Fesza. O, dobra, popczam! Ale robisz! Idę do was. Ja? Zix nie ma Fesza. Ja mam... Dobra, ja to patrzę. Ja jak coś, bo ta Soraka... Postawcie warda na TPK, nie, ja nie mam. Dobra, biegam tu. Masz warda? Nie mam. Nie mam. Na plecach. O kurwa. Cofka. Dobrze, jest kaplica. O jasny glit. Ała. Trzy razy musisz Soraka, więc spokojnie. Tak, spokojnie. Ona cofnie Zara, jak będzie miał low. O! Ty, gdzie cofa, jest ich Soraka? Gdzie jest ich Soraka? Ty, dobrze, cofa. Poczekaj, Zara, ja złapię. Poczekaj. Żeby tu Morgana nie ten. Tu jest, no. Ona tu jest. Uważajcie. O, zablokowałem. Cofnę. Ej, dobra, cofamy? Cofajcie, ja zgarnę wave'a. No ja zaraz złapę Sorakę, bo ona będzie pushować. Patrzcie. Ja mam czwarty level już. Oni nas próbują lewować. Spokojnie, Tristan eskaluje. Soraka na botę. Jest! Mamy Sorakę. Kurde, uciekła! Yes! Nice! Ja pierdzielę! Hulk wszedł? O Boże! Ej, bo znowu... Zostawiamy ją i idziemy recall. Będziemy mieć lepszy recall. Ale ona umrze. Tak. Ale to chodzi o to, że macie... Może kupić trochę czasu. Ej, dobra, jaki ten pierwszy item? Nie wiem, mam zbudować?
O kurde, zabili ją! Zabili ją, zabili ją! Zabili ją! Może uciekł! A dobra, no to teraz ją chronimy. O mój Boże! Może ich pójdzie na mida teraz, ja idę na mida. Albo ich idzie na topa, dlatego ona na bota chyba pójdzie. Cały czas będzie na botach sobie. Mam zbudować to niebieskie takie? Mówisz od razu? Ona jest tu, chodźcie, ona jest na bocie! Ile? Ty możesz, nie wiem, jakieś AP budować najlepiej. Dobra, okej. Mam ją! Masz ją! Padła! Ja pierdzielę! Ale oro! Bohater! Chaj naszą! Ale jak? Dobra! Ona... Idę do was. Szybko! Ostatni raz, ona tu przyjdzie, ją zabieramy! Na to oddaję! O, patrz, idę! Chroni ją! Ona ja mam typ advantage, jak będzie kolejny teamfight, ja typuję i jest GG, okej? Okay? Tak, ja mam warda, Kładę już dobra, tutaj, idę no do bazy potem. Już. Czekamy, na ej, może ich zabijamy po prostu. Ja właśnie idę do bazy i tepnę. Uważajcie, bo nasza padnie. Ile Trixena tepnie? Co się teraz składa? A jakiś Kaleforce. Dobra, zostaw. Chodź. Nie, bo tu już idzie ich Soraka, zabijmy ją szybko. Ich tu nie ma. Spokojnie, właśnie jest Soraka. Nie wiadomo, czy będzie. Jest! Typuję. Free win. Bijcie ją, proszę, bijcie ją! Jestem. Jest! Piąty level, doskalowany. O Boże, jakie oro! A ja tylko na topie farmiłem całą grę. O mój Boże! No to co, wychodzimy, nie? Bo już koniec. No. Jezu, jakie oro! O Jezus! Nice! I to co, te huki wchodziły, tak? Czy tam się działo, bo nie potrzeba? No, wlazły dwa huki, a trzeci no to fliki. Ty, Soraka, bijają jeszcze. Ja już wyszedłem. Dobra, wychodzę. Nice. S. Dobra, też wypierwszą. Zaufanie odbudowane. Zaprasowaliśmy tutaj dwóch pitpusherów i Morgana Bliskra. Serio, oro! Jezus Mario! A ja myślałem, ale to że... Ale to Soraka, jak goniliśmy ją na pierwszym levelu. Nice! No, odbudowałeś swoją siłę. Bo wiesz, zaufaliśmy to, byliśmy ci Blitzcranka, tak to działa właśnie, że jak komuś się wierzy, to ta osoba też często siebie wierzy. Ale że każdy hook wszedł, pokcząp. No, idealnie w Sorakę. Ale oni też nie stali przed nią. A oni mieli Blitzcranka? Tak. Nie. Oni mieli Karma, Varus. Nie, złe nubki. Nie pomyśleli, słaby draft. Słaby draft. Jeszcze pewnie Kubon Sorakę się dołoży, szybciej z bazy wychodził. Jeszcze Kubon wyzywany. Kurde, nice. Rozpieprzeni. Co teraz ty? Dzień dobry, witam bezpieczną ławkę. Proste w dupę. Słuchajcie, Sparta, to jest w ogóle jakiś twój mecz życia, mam wrażenie. Słuchaj! Jak ty wciągnąłeś tę Sorakę na podwierze. No to było piękne. Odbudowałem po pierwszych dwóch odcinkach, w których wypadłem tragicznie. Także no co? Montaż, to był jego montaż, tak? Montage, no, tak. Blitzcrank. Montage. Wander, powiedz mi, co to była za strategia, że ty byłeś na topie, zamiast gdzieś możesz dżungli się czaić, pomagać i gdzieś tam doskakiwać z jakimś dodatkowym damage'em? No słuchaj, no myśleliśmy nad tą dżunglą, właśnie co oni zrobili, ale nie byliśmy pewni, jak to Soraka biega. Się okazało, że Soraka trochę miała lagi, że zanim ona dobiegła do lane, to było tak dwa coś, prawda? Mm. A ona chyba nie chciała iść jak w 5 właśnie. Osób szliście, ona maksymalnie 2-3 osoby tolerowała. Dokładnie, więc zobaczyliśmy, że miniony już są na liniach, więc powiedziałem, że ja pójdę na topa, żeby zbierać expa, kiedy ta Soraka ciągle w bazie jest i w razie mam TPK. No i wiesz, jak Soraka padnie raz, to nadal to nie jest problem, jeżeli ja bym miał dużą przewagę w expie, tak mi się wydawało. No i w sumie? No dobra, słuchajcie. Wam gratuluję, wy już jesteście bezpieczni. Pozostałą drużynę czeka egzekucja, którą oczywiście będziecie mogli obserwować. Siedząc obok Baron Pitu i bardzo głośno się śmiejąc. Także wam tutaj. A możemy im przeszkadzać teraz? Slowować ich na przykład jakimiś spelkami? Zastanowimy się za to. Pastwisz się! Sadysta. Dobra, to wybieramy, kto ma odpaść i tylko na niego fokus. Jak myślicie? To jakieś trapy Caitlyn tam musimy poustawić. Ale patrzcie, kto ma największą szansę wygrać cały turniej z ich teamu? Jak myślicie? No. Nikt, no tutaj tylko widzę faworytów. Ale nie, mówię cały program. Cały... No to mówię, że tylko faworytów na siebie widzę. Ale wiesz, na wszelki wypadek w tym momencie, jak dadzą nam utrudnianie, to możemy się skupić na jednym i go wyeliminować. A czuję, że Nerwarian może daleko zajść, serio.
Ja mam taki cel, Fajka. Żeby wyeliminować Nerwariana. Tak. Właśnie też o tym myślę, co o tym myślicie? Nie, jak będzie można przeszkadzać, to ja bym przeszkadzał tak każdemu, jak... No, tak, żeby jakie każdemu? To jest walka o życie i śmierć! Walimy Nerwariana na łeb i koniec! Nie no, dobra, zobaczymy, ale wątpię, że nam pozwolą. Słuchajcie, zapadła decyzja na szczycie. Możecie brać postacie, żeby przeszkadzać. Prośba, żeby to... Nie wbijajcie za dużo damage'u, możecie jakoś slowować, Anivią stawiać mur, Zilanem gdzieś tam slowa komuś rzucać, robić jakieś takie rzeczy, ale postarajcie się, żeby to nie wbijało damage'u, żeby po prostu, no nie zginął ktoś, zanim dostanie 3 hity z Jhina, dobra? Okej. Dobra. Dobra, oczywiście nagrywajcie cały czas, bo wasza perspektywa będzie bardzo zabawna. Dobrej zabawy, słuchajcie, w takim razie. Ej, to bierzemy skranka i ratujemy wszystkich poza Nerwarianem. Ej, powiedziałeś plan! Jak ktoś wyciągnie kogoś z Baron Pita, to trafia do niego za tę osobę. O kurde, ja no nie utrudniam w ogóle. Tak się Morganą i chronimy. A kto rzuca? Może uratujemy kogoś, ratujemy kogoś? No. Chcesz za niego? Chodź mi, chcesz za kogoś wejść? Ale to wiecie, to w sumie jest chyba o trafianie chodzi, nie? Nie no, ale chcecie się skupić na jednej osobie, czy olać to? W sumie... Znaczy ja biorę chyba trun dla jakiego. Ale pytam, czy chcemy na przykład wyeliminować kogoś, czy po prostu tak se klikamy? Chyba nie. Ja bym tak trochę każdemu poprzeszkadzał, nie? No dobra, dobra. No, może tak zrobić. Nie, nic nie możecie kupować. Witam. Ja w ogóle nie ogarnąłem, że na 17 level Magdar więcej mówiąc speeda, więc... O Boże, Miwak, masz mojego ulubionego skina do Anivi. Na starym koncie go miałem, zawsze na nim grałem. Duży plus dla zawodnika, widzę. Ej, a wziąć Timo się schować? Dobra! Właśnie nie mam o tym, ale mają wizję. Ile mają, mi zapłacicie za niestawianie pułapek? Bo gram Caitlyn. Trandla wzięliście. I ściana będzie. Myślę, że możemy zaczynać. Kto pierwszy zbierze 3 buły, tego w dniu dzisiejszym żegnamy. Niech wygra szybszy. Powodzenia. O cholera, jest. Oj, oj, oj. Co to? Ja automatycznie wychodzę z pita, to jest straszne. Oj! O! Rozbrojona mina. No. Oj! Chyba wiemy, że jest bardziej. Problemy. O! No, wywaliło nas. Nie! Nie wywaliło, spokojnie. Jest to ściana trochę, ale okej. Okay. Mogę też pomagać, prawda? Aż tak się nad wami nie znęcam, zobaczcie, nie stawiam tego. O! Oj, oj, oj. Oj, oj, ty farcie! Najgorsze jest to, że nie wiemy, gdzie ty jesteś, nie wiemy, tak, gdzie skąd. Nie wiedzą. Straszny to jest. O! To był pierwszy czy drugi? 2-2 mamy z Jasonem. No, 2-2. A nie, z Krzysiem, sorry, z Krzysiem. No, ale tak, myślałem, że pierwszy dostał. Oj, za krótkie. Oj. Wejdźcie. Trapy zbierasz, tak? Jak nie ma tych. Tak, na rozproszenie. Dobra, pilar gotowy. Bohater, nie miał prawa wejść. Ola Klaus! Ale było blisko! Giga Klaus. Trzeba wyrównać trochę. Nie, ale Tomek, to nie będzie trzeba wyrównać. Wiemy go. Ona się pozbyli. No a kapitan się jeszcze kogoś z nas pozbyć, pamiętajcie. Kapitan Salkwin. No niestety. Karma. A przykro. No dobrze, no dobrze. Kapitan, no mówi się, że kapitan ratuje się ze statku ostatni. Tak też wyszło w tym przypadku. Arquel, no bardzo mi przykro. Musimy cię w związku z tym pożegnać w tym odcinku naszych Igrzysk Śmierci Full Focus. No powiedz, jak to było z tymi dzidami? Duży stresik teraz, czy nieduży stresik? Dobra, przyznam się tak, pomyślałem sobie, największy bazowy movement speed będzie najbardziej ważny i tak by właśnie masz najwyższy, a nie miałem nic z Pantona, ale to każdy poszedł w Yordle i to też mi się wydaje, że to był nie najgorszy pomysł, bo moja postać się, jak dostawałem dzidy, to się po prostu blokowała gdzieś tam czy to Gnara, czegokolwiek, potykałem się, no, było to utrudnione. A no nic, no co, no...
poświęciłem się, jak to się mówi. Bohater. Na drużynę. Naprawdę, Kubon już mi wysłał przelew na PayPala, wróci tak. Dobra, no, Kubon, jak dwie pierwsze dziny zebrałeś, to tam już było groźnie. Ja już mówię, no. Do widzenia. Już taki ucieszony byłem, mówię, uff, skończy się. Ale. Nie ma szans, żeby ktoś inny odpadł. A jednak. No dobrze, kochani, w poprzednim odcinku żegnaliśmy nieuczesaną. Na pewno jesteście ciekawi, kogo wytypowała, że odpadnie w tym odcinku. Ciekaw jestem, jak myślicie, kogo Karolina mogła wskazać? Aquela. Dobrze, więc nie trzymając was dłużej, nieuczesana powiedziała, że jej zdaniem odpadnie Spartiatix. Czarny koń tych not zawodów na razie. No. Czarny koń tych zawodów. A on skarował, no, by z krankiem. No. No. W dzisiejszym odcinku najładniej się pokazałeś. Także tutaj jak najbardziej klasa. Ciebie, Arkwell, jeszcze nie żegnam, bo jeszcze cię zapraszam na czat na górę, żebyśmy sobie chwilę porozmawiali. Dobra. Moi drodzy, pozostała was po tym odcinku już tylko siódemka. Infomode, Kubon, Nervarien, Miwak, Sparta, Stazja oraz Wander. Gratulacje, przechodzicie do kolejnego odcinka. No i teraz będziecie się mogli bardzo konkretnie przygotować, bo słuchajcie, już za tydzień czekają was wyścigi dżunglerów. Na czym będą polegać wyścigi dżunglerów? Moi drodzy, na podstawie jakiegoś algorytmu wyboru postaci, którego wam dzisiaj nie powiem, dowiecie się o tym na nagraniach. Być może dostaniecie taką postać, która wam odpowiada, być może dostaniecie taką, która zupełnie wam nie pasuje na dżunglę. Będziecie mieli za zadanie jak najszybciej wyczyścić wszystkie kampy, zaczynając od Blue Buffa. To będzie wasze zadanie. Osoba z najgorszym czasem odpada, więc tutaj no, będziecie mieli szansę konkretnie się do tego przygotować. Jak słuchajcie, jakie postać będzie, postać będzie ważna, losowa. Tak, nie będziecie, raczej istnieje szansa, że dostaniecie postać, którą będziecie chcieli, ale nie liczyłbym na to. Tak enigmatycznie zdradzę, że szansa na to będzie wynosić 1/7. A każdy będzie inną postać, tak? Czas, żeby czyścić dżunglę 100 razy. Aha, każdy ma tą samą postać, tak? Każdy ma tą samą postać. A, okej, myślałem, że każdy ma jedną. Ale każdy będzie mógł wybrać po swojemu runy, każdy będzie mógł wybrać swoje itemy. Warunek jest jeden, zaczynacie od Blue Buffa, później kolejność jest dowolna i musicie wyczyścić wszystkie kampy. No, kto zrobi najgorszy czas, tego bardzo serdecznie pożegnamy. No to miłych przygotowań wam życzę, kochani, no i słyszymy się w takim razie za tydzień. Dzięki i do usłyszenia. Dzięki. Dziękujemy, a wam, moi drodzy, dziękuję bardzo serdecznie za uwagę i zapraszamy na kolejne odcinki Full Focus w każdy czwartek o godzinie 17. Subskrybujcie, aby zobaczyć, kto wygra nasze Igrzyska Śmierci. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Flank Beats Production.